Witam Państwa na kanale Panarion. Dziś przygotowałem dla Państwa nieco dłuższą prezentację, gdyż też temat jest bliski mi w takim sensie, że się nim bardzo interesuję. Jeśli oglądają Państwo kanał Pająki, mój drugi kanał, to wiedzą Państwo, że przemocą i teoretyką przemocy się tam zajmowałem parokrotnie. Także tutaj na tym kanale postanowiłem zrobić właśnie prezentację, jakie podejście do przemocy ma Pismo Święte oraz Kościół Katolicki. I porównamy sobie też Stary Testament z Nowym Testamentem, jak się to podejście do przemocy zmienia lub nie zmienia, zobaczymy. No i mam nadzieję, że pomoże to Państwu usystematyzować sobie to rozumienie przemocy wbrew pewnym takim zniekształceniom, które panują obecnie w takim mainstreamie katolickim. Więc tak jak mówiłem, porównamy sobie Stary i Nowy Testament, pomówimy, co to jest wojna sprawiedliwa, a potem sklasyfikujemy, jak może być dozwolona przemoc jako kara, przemoc jako dyscyplina i na końcu, jaka jest niedozwolona, jakie są niedozwolone formy przemocy. Zacznijmy więc od przemocy w Starym Testamencie. I z lektury Starego Testamentu wynika, że Izrael jest państwem wojującym i zwykle jest to z bezpośredniego albo pośredniego polecenia Boga. Możemy przeczytać cytaty jak: gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą, Chetytów i tak dalej, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan Bóg Twój odda je Tobie, a Ty je wytępisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Tylko w miastach należących do narodów, które Ci daje Pan, Twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie pozostawisz przy życiu. Więc częstokrotnie te plemiona, z którymi Izrael się styka, one są no, nie tylko najeżdżane przez Izrael, ale dosyć no, wytępiane po prostu. Więc i to się dzieje z polecenia Boga jak najbardziej. Więc to jest obraz przemocy, jaki się nam rysuje w Starym Testamencie. Mamy też takie przedstawienie, że triumf zbrojny nad przeciwnikami jest związany z pobożnością. I to, myślę, jest tak symbolicznie przedstawione, no taki oczywisty tekst, do którego można się zwrócić, jest z Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz właśnie jest walka Izraelitów z Amalekitami. I dopóki Mojżesz ma podniesione do góry ręce w takim geście modlitwy czy petycji do Boga, to dopóki ma podniesione ręce, Izraelici wygrywają, a kiedy je tylko opuszcza, to wygrywają ci Amalekici. Więc to pokazuje, że dopóki ktoś jest, prawda, odpowiednio ukonstytuowany duchowo w stosunku do Boga, to będzie Pan Bóg mu to wynagradzał poprzez triumfy zbrojne po prostu. Mamy też z Księgi Królewskiej na przykład opis króla Ezechiasza, który był dobrym królem i jest napisane, że ponieważ był wierny Bogu, we wszystkim, co przedsięwziął, miał powodzenie. I że właśnie zbuntował się przeciwko królowi Asyrii, pokonał Filistynów i to wynika z tego, że Pan był z nim. I jest mnóstwo innych fragmentów, nie tylko tych królów Izraela i Judy, że kiedy właśnie oni byli wierni Bogu, to państwo prosperowało i wygrywali te potyczki zbrojne, ale też na przykład w historii Samsona, który był tak natchniony duchem Pana, że pokonał tam, nie pamiętam teraz, chyba z 15 tysięcy Filistynów za pomocą szczęki osła, prawda? Był takim giga siłaczem i potężnym wojownikiem po prostu. No historię Dawida i Goliata i tak dalej, wielokrotnie Pan tak pomaga swoim wiernym, że właśnie napełnia ich tym duchem walki i oni robią czynią, prawda, wielkie triumfy militarne dzięki temu. Więc to jest kolejne, co warto zauważyć. I po trzecie, sam Bóg stosuje siłę, aby karać i dyscyplinować społeczeństwo. Na to mamy przykład za przykładem, prawda? Bóg się złości na grzeszną ludzkość i zsyła potop, który wytrzebia całą ludzkość oprócz 8 osób. Jest zniszczenie Sodomy i Gomory, też za wiadome grzechy. Są plagi egipskie, w szczególności tutaj warto śmierć pierworodnych zauważyć. I jest też taka ciekawa historia z drugiej Księgi Królewskiej, której nie znałem, tylko tutaj się dowiedziałem pierwszy raz, że zabicie 185 tysięcy Asyryjczyków przez anioła śmierci. Jest napisana wprost ta liczba. Także widzimy, że sam Bóg nie waha się zsyłać no, po prostu kataklizmy i właśnie samego anioła śmierci i wybijać, wytrzebiać tych ludzi, którzy w jakiś sposób sprzeciwiają się jemu czy jego wybranemu narodowi. Więc to jest obraz Boga w Starym Testamencie i o ile pamiętam, to była herezja marcjonizmu, która mówiła, że Bóg w Starym Testamencie tak radykalnie się różni od Boga w Nowym Testamencie, że to muszą być
dwaj różni bogowie, albo tamten to jest jakiś demon, jakiś demiurg czy coś takiego, ponieważ w Nowym Testamencie się rysuje tak inny obraz Boga jako wybaczającego, jako tolerancyjnego, powiedzmy taki Bóg pokoju i miłości, podczas gdy w Starym Testamencie mamy tego Boga zemsty, który zsyła te kataklizmy i zabija ludzi tysiącami i milionami, więc jak to ze sobą pogodzić? Ale ja będę argumentować, że właśnie, no oczywiście marcjonizm jest potępioną herezją, więc oczywiście muszę to odrzucić i Państwo też powinni. Natomiast dalej można jakoś spekulować, że Bóg jakoś zmienił swoje podejście do ludzkości pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Jest to w pewnej części prawda, ale chciałbym pokazać, że nie jest to aż tak prawda, jak mogłoby się wydawać. Ponieważ w Nowym Testamencie sam Bóg, czyli Chrystus, wciąż stosuje siłę do dyscypliny. To widać w historii wypędzenia przekupniów ze świątyni. Świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. No więc nawet jeśli tutaj nie jest napisane, że kogoś uderzył czy skrzywdził, no to dalej jest to przejaw, prawda, przemocy i zastosowania siły, żeby wzbudzić, prawda, strach i być może skruchę też w tych osobach, które dopuściły się tej przewiny wobec świętego miejsca, wobec Boga. I widzimy też, że sam Bóg wciąż stosuje śmierć, jakby karę śmierci za przewiny wobec siebie, za bluźnierstwo. I to jest taka dłuższa historia z Dziejów Apostolskich, ale chciałbym ją przytoczyć w całości, bo również jest taka mniej znana, dużo mniej znana niż chociażby epizod z kupcami w świątyni. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy, a wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. Około 3 godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża, wyniosą też ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Także tutaj komentatorzy zwracają uwagę, że to nie jest jakiś czyn ze strony świętego Piotra, ażeby oni padli martwi, tylko że Piotr przeczuwa dekret Boży, jakim będzie zesłanie śmierci na tą dwójkę i po prostu ją ogłasza to, że zaraz umrą, jest jakby posłańcem tutaj, który tą karę śmierci no właśnie tutaj nam ogłasza, nie, w tej sytuacji. Jest to bardziej analogiczne do tego, jak Bóg w Starym Testamencie z własnej, prawda, no, mocy zsyła na przykład deszcz, siarki i ognia na Sodomę i Gomorę i w ten sposób tych ludzi zabija, aniżeli posługując się Izraelem jako narzędziem. Także w Nowym Testamencie Bóg wciąż stosuje śmierć do wymierzenia kary za przewiny. I pomówmy dalej o przemocy w Nowym Testamencie. I jest coś takiego jak symbolika miecza. Słowo miecz się pojawia wielokrotnie, tylko że w różnych kontekstach i należy tutaj bliżej nam zrozumieć, co to znaczy. Jest taki cytat z Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem, to Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. To ludzie lubią brać jako właśnie takie, nie wiem, że Chrystus popiera walkę zbrojną po prostu jako taką, że to jest oczywiste znaczenie tego cytatu. Raczej chodzi tu o niezgodę, że Chrystus nie przyszedł wypromować statusu quo, jakoś potwierdzić wiary faryzeuszy, tylko raczej przyszedł siać zamęt i żeby właśnie całą hipokryzję i wszystkie, prawda, herezje i duchowe niedociągnięcia Żydów z nich wytępić. Także częścią jego misji jest sianie zamętu, jest po prostu sianie niezgody między ludźmi,
I to jest raczej znaczy, to raczej znaczy ta symbolika miecza w tym przypadku. Natomiast później mamy epizod z Ostatniej Wieczerzy. I rzekł do nich: czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli: panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: wystarczy. I to trzeba, myślę, że czytać w kontekście z kolejnym, z Ogrójca epizodem. Wtedy podeszli ci strażnicy świątyni, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecze i ugodził sługę najwyższego kapłana. Odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Więc jest jakby kontrast między tymi dwoma cytatami i jest dosyć duży zamęt wśród komentatorów, wśród ojców Kościoła i późniejszych, jak pogodzić ze sobą te dwa cytaty. Bo z jednej strony Bóg, Chrystus mówi, że żeby kupić miecze, a w następnej, prawie że w następnej scenie w Pisma zabranie użycia tych mieczy. Więc po co je nosić, jeśli nie mają zostać użyte? Współcześni interpretatorzy, komentatorzy Pisma raczej uważają ten cytat z Łukasza jako aprobatę dla samoobrony, że Bóg przewidział, że apostołowie będą napadani na przykład podczas swoich misji po całym świecie, dlatego polecił im kupić te miecze, żeby po prostu albo do samoobrony, gdyby zostali napadnięci, żeby chronili swoje życie, bo są tak cenni po prostu dla Kościoła w tym wczesnym stadium, albo po prostu, żeby przez samonoszenie miecza to stanowiło, to tak odstraszało ludzi, którzy mogliby ich inaczej napaść. Natomiast inni zwracają uwagę, że dwa miecze dla tuzina apostołów albo 70 uczniów, czy nie wiadomo ile dokładnie wtedy takich uczniów miał Chrystus, ale dwa miecze to jest bardzo mało, żeby jakoś byli w stanie zbrojnie czy no, siłowo odeprzeć jakieś ataki na nich. Dwa miecze to jest bardzo mało, więc raczej ojcowie Kościoła interpretują to alegorycznie, że przez miecz, że przez sprzedanie płaszcza i kupienie miecza Jezus ma na myśli, że żeby faktycznie byli ubodzy, a żeby ich bronią był miecz prawdy, miecz Słowa Bożego. I kiedy też jest taka interpretacja, że kiedy mówią mu: panie, tu są dwa miecze, w sensie dosłowne, leżą tutaj na stole dwa miecze, to on, kiedy mówi im wystarczy, nie mówi, że dwa miecze wystarczą do tej waszej posługi, tylko mówi im wystarczy w takim sensie dość, nie chcę tego już słuchać. To jest też patrystyczna interpretacja bodajże Augustyna i kilku innych, z tego co się dowiedziałem. Więc jak to pogodzić? Z tym, że potem... Ale właśnie, ci, którzy interpretują to jako aprobaty dla samoobrony, jak interpretują ten epizod z Mateusza, kiedy Piotr odcina, wydaje się w samoobronie, ucho temu żołnierzowi, no to mówią, że wtedy to nie była tak naprawdę samoobrona, tylko chciał Piotr wyzwolić Jezusa i to by było jakby, no, pomieszałoby w historii zbawienia, prawda, gdyby Jezus był wtedy wydobyty z rąk tych żołnierzy, więc jakby on stanął w obronie Chrystusa, mimo że Chrystus dawał znać, że nie chce być broniony w tej sytuacji. Także wtedy, kiedy odciął to ucho, to Jezus, prawda, to ucho uleczył, a Piotra, prawda, zbrukał za to, że tak wystąpił zbrojnie, kiedy nikt go o to nie prosił i kiedy sytuacja nie była ku temu stosowna. Natomiast, że nie jest to samo w sobie potępienie samoobrony. Natomiast dalej mamy fragment, który pokaże nam, że miecz jako narzędzie do przemocy nie zawsze jest potępiony, gdyż w liście do Rzymian, jest Rzymian rozdział 13, jest o podporządkowaniu się przez wiernych władzom świeckim. I możemy tutaj, no, mogą Państwo przeczytać, ale albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeśli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, kto czyni źle. Nie na próżno nosi miecz, to się interpretuje właśnie jako
kary cielesne czy kary śmierci właśnie, że w rękach stanu jest kara śmierci i że jest to narzędzie nadane przez Boga, prowadzące ludzi ku dobremu, ku dyscyplinowaniu przestępców itd. Także zrobiłem tutaj tabelkę, która pokazuje, że faktycznie nauczanie płynące z Pisma Świętego nie zmieniło się tak naprawdę pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem, że fundamentalnie odnosi się do jakości, które możemy przypisać samemu Bogu. I z tego, jak się Bóg zachowuje, możemy wyciągnąć konkluzję, jak powinni się zachować ludzie Boga, prawda? Kiedyś Izraelici, teraz wszyscy ludzie. Także podzieliłem to na cztery kategorie tutaj. Wpierw, Bóg jest mściwy, ale i miłosierny. Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania. I teraz w Starym Przymierzu nakazana jest miłość bliźniego i odradzana osobista zemsta. Jednakże czasem jest osobista zemsta, taka cios za cios, jest dozwolona. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Nie mów, za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana, On cię wybawi. Mówi Księga Przysłów i On odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. To jest właśnie to przyzwolenie z Księgi Wyjścia na to, żeby karać przewinę karą adekwatną, ściśle adekwatną do tego, na czym ta przewina polegała. I w Nowym Przymierzu nakazana jest miłość bliźniego dalej, ale zakazana jest osobista zemsta zawsze. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Czyli to samo, co jest napisane w Księdze Przysłów. Słyszeliście, że wam powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Więc to jest wycofanie tego przyzwolenia, wprost cytując je. Więc to jest ta jedyna różnica, którą da się zauważyć, że jest zakazana zemsta za przewiny wobec naszej osoby, prawda? Dalej mamy punkt, że Bóg jest surowy dla tych, którzy występują przeciw Niemu. To raczej nie trzeba bardzo usprawiedliwiać, bo właśnie mamy potop, mamy wiele epizodów ze Starego Testamentu. W Starym Przymierzu kara za obrażenie Boga jest również bardzo surowa, jest to kara śmierci. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana będzie ukarany śmiercią. I w Nowym Przymierzu również ta kara za obrażenie Boga jest surowa, jak widzieliśmy przede wszystkim w tym epizodzie ze śmiercią Ananiasza i Safiry. Dalej mamy, Bóg dyscyplinuje tych, których kocha. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. I również wierny ma dyscyplinować tych, których kocha i nad którymi ma autorytet. Lecz w sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędza ją stamtąd. Pręgi, rany leczą zło, a razy głębie wnętrzności. Niech sprawiedliwy mnie bije, to czyn miłości. Więc widzimy, że dyscyplina chłosta może być czynem miłości i że jest to w celu korekty, w celu krzewienia jakichś wartości w duszy tego, kto jest w ten sposób dyscyplinowany. I w Nowym Testamencie to jest potwierdzone. Tak samo, wierny ma dyscyplinować tych, których kocha i nad którymi ma autorytet. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Karcenie jest wtedy eufemizmem na, no w sensie, no znaczy kary cielesne również. I ostatni punkt. Bóg ma autorytet nad światem jako król i sędzia sprawiedliwy. To też jest oczywiste, mam nadzieję, dla nas. I władza świecka jest dana od Boga i ma analogiczny autorytet nad poddanymi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg dał królestwo, moc i siłę i chwałę, na przykład w Księdze Daniela czytamy. I w Nowym Testamencie również cały rozdział, znaczy ten fragment z Rzymian, tutaj 1:7 chociażby, mówi, że wszelka władza, którą ma władza świecka, pochodzi od Boga i jak czytaliśmy wcześniej, że ma służyć ku dobremu, prawda, żeby w ludziach krzewić dobro poprzez również zastosowanie przemocy.
Także widzimy, że jedyna różnica, jaka zaszła, to w Nowym Przymierzu jest zakazana osobista zemsta, gdyż zdaje się, że no, Nowy Przymierz jest doskonalszy oczywiście niż Stare Przymierze i w Starym Przymierzu jeszcze Bóg przymykał oko na pewne przywary Izraelitów i teraz jesteśmy powołani do czegoś doskonalszego. W każdym razie przejdziemy teraz do wojny sprawiedliwej, takiej koncepcji, która nie do końca, nie wiem, czy wywodzi się ze świętego Augustyna, na pewno on jest pierwszą taką osobą, która więcej o niej pisze i oczywiście to nauczanie jest potem przez pewnych ojców również przyjęte i potem pisze o nim również święty Tomasz. I tutaj chodzi o to, że aby wojna była sprawiedliwa, zbożny musi być podmiot, przedmiot, przyczyna, duch i upoważnienie. I tutaj mogą sobie Państwo doczytać, na czym każdy z tych punktów polega. Natomiast ja tylko zaznaczę, że to jest bardzo stara tradycja właśnie wiary w wojnę sprawiedliwą, że da się militarnie występować przeciwko czemuś, albo w obronie kraju, albo nawet, kiedy to nie jest takie bezpośrednie, można też stosować wojnę jako sprawiedliwy środek. Jest faktem historycznym, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześcijanie jakby występowali z wojska, raczej się wzbraniali przed służbą w wojsku, z czego niektórzy lubią wyciągać takie przekonanie, że byli pacyfistami, że wszyscy chrześcijanie pierwszych wieków byli pacyfistami, że w ogóle pacyfizm wynika z Nowego Testamentu. Jak pokazaliśmy, to raczej nie wydaje się być prawdziwe. Natomiast ten fenomen, że ludzie w dosyć dużych, znacznych ilościach występowali z wojska rzymskiego na przykład i wymawiali się od takiej służby, można wytłumaczyć tym, że no, nie chcieli oddawać życia za pogańskiego cesarza i raczej sądzili, że lepiej je spożytkują, że byli po prostu cenni dla tych małych społeczności chrześcijańskich, które wtedy istniały i byłoby wielkim marnotrawstwem i nie byłoby częścią Bożego planu, gdyby po prostu tak masowo wykonywali, prawda, tą służbę wojskową i umierali na wojnach za jakiegoś pogańskiego cesarza. Więc to jest prawdopodobne wytłumaczenie, jak dla mnie. Natomiast przejdziemy do wojny sprawiedliwej w ujęciu katechizmu Kościoła katolickiego. I tutaj są również warunki postawione, cztery warunki. Żeby wojna była sprawiedliwa, potrzeba, aby szkoda wyrządzona przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne albo nieskuteczne. Aby były uzasadnione warunki powodzenia i aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. Więc to jest współczesne nauczanie katechizmu i oczywiście Kościół stosował wojnę sprawiedliwą. Chyba najsłynniejszym przykładem oczywiście są krucjaty, które nie wydaje się, że wszystkie krucjaty były modelowymi wojnami sprawiedliwymi, nawet wiemy to na pewno, bo bardzo dużo nadużyć było po prostu na tych krucjatach. Natomiast w gruncie rzeczy można również skonstruować krucjaty w swoim zamyśle jako wojny sprawiedliwe prowadzone w samoobronie, po prostu w antycypacji napadu ze strony muzułmanów, prawda? I teraz tak, pomówimy o przemocy jako sprawiedliwej karze. I tutaj chcę zająć się na chwilę karą śmierci. Tutaj są przedstawione dwa nauczania z katechizmu z punktu 2267 i do roku 2018 kara śmierci była dozwolona w pewnych sytuacjach i to całe to nauczanie kościelne jest po prostu wynika z Pisma Świętego, bo ludzkości jest nadany to prawo do zabijania ludzi, którzy sami przelewają krew ludzką. To jest z Księgi Rodzaju. Jeśli kto przeleje krew ludzką przez ludzi, ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Więc jest to przykaz dany ludzkości za czasów Noego. Natomiast poparcie dla kary śmierci ze strony Kościoła było wycofane przez papieża Franciszka w 2018 roku. Tylko przeczytajmy tutaj usprawiedliwienie tego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swojej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczenia wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie. Ten cytat, to odniesienie,
To jest papież Franciszek odnoszący się do innego nauczania papieża Franciszka. To nie było za bardzo obecne, znaczy w ogóle nie było obecne w magisterialnym nauczaniu wcześniej. Jest to pewne nowum. I teraz chciałbym to skwalifikować i usprawiedliwić, to współczesne nauczanie do kary śmierci. Widzimy, że jakby wnioskowanie, na którym się to opiera, można poddać krytyce, no bo co to znaczy, że rozpowszechniło się, to znaczy, co to znaczy, że osoba nie traci swojej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw? Czy zajęło Kościołowi 2000 lat na ogarnięcie, że osoba nie traci swojej godności jako morderca? I też zdaje się w ogóle, że to stoi w sprzeczności z Księgą Rodzaju, która mówi, że ze względu na godność człowieka, ze względu na to, że został stworzony na obraz Boga, to usprawiedliwia karę śmierci. W ogóle jak można jakimś głębszym zrozumieniem usprawiedliwić nauczanie przeciwne do tego, które miał Kościół, prawda, przez 2000 lat. Zdaje się, że to nie jest do obrony na gruncie teologicznym i na szczęście to też kogoś to zgorszyło ostatnim razem, jak powiedziałem, że katechizm Kościoła katolickiego nie jest dogmatyczny, nie jest nieomylny, prawda, ale jest wiążący posłuszeństwem. Dlatego nawet jeśli możemy się nie zgadzać z wnioskowaniem teologicznym, które jest tu obecne, to musimy się zgodzić fundamentalnie, że kary śmierci obecnie nie są najlepszym pomysłem do wprowadzenia. Także też ja bym krytykował to, że zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczenia wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli. To jest prawda w krajach pierwszego świata, niekoniecznie jest prawda w krajach trzeciego świata. Także natomiast Kościół ma prawo coś, co jest dobre, czyli kara śmierci jest pewnym dobrem danym ludzkości, pewnym sposobem wymierzania sprawiedliwej kary. Kościół może wycofać przyzwolenie na pewne dobro, ażeby uniknąć jakiegoś większego zła, jakichś nadużyć, prawda? Więc to jest to, co tutaj jest robione. Dyscyplinarnie wycofuje się przyzwolenie na karę śmierci. Natomiast teologicznie muszę powiedzieć, że to nie jest do obrony, że ze względu na nowe zrozumienie godności ludzkiej dekret Boży, że kara śmierci leży w rękach ludzkości, prawowicie sprawowanej władzy i tak dalej, że to zostaje jakoś wycofane przez jakieś nasze nowe, głębsze zrozumienie. Także to mój szybki taki komentarz, ale mogę jeszcze nakręcić osobny odcinek na temat kary śmierci, bo to jest głęboki temat, prawda? Natomiast mamy też przemoc jako sprawiedliwą karę w sensie zemsty za coś, w sensie wymierzania kary za jakiś grzech popełniony nie wbrew nam samym, bo to widzimy, że jest raczej zakazywane przez Jezusa, mówiąc, żebyśmy nadstawiali drugi policzek i tak dalej i nie odwdzięczali się oko za oko. Natomiast święty Tomasz z Akwinu w sumie teologicznej, tutaj w sekunda sekundę, pytaniu 108, artykule 1, mówi, że jeśli dokonujący pomsty zmierza głównie do jakiegoś dobra przez wymiar kary grzesznikowi, na przykład w celu poprawienia go, albo przynajmniej do powstrzymania go od dalszych występków, lub do zapewnienia pokoju innym, zachowania sprawiedliwości lub chwały Bożej, wówczas pomsta może być dozwolona, jeśli są zachowane inne warunki dobrego uczynku. I ludzie dobrzy mają znosić złych w tym znaczeniu, że winni cierpliwie znieść doznane od nich krzywdy osobiste, ale w miarę jak to jest godziwe. Nie mogą natomiast pozwolić na wyrządzenie krzywdy Bogu i bliźnim, gdyż, jak mówi święty Jan Chryzostom, należy być cierpliwym, gdy chodzi o osobiste krzywdy. Natomiast obojętność na krzywdy wymierzone przeciw Bogu byłaby zbyt bezbożna. I możemy jeszcze nadmienić, że niekiedy krzywda wyrządzona jakiejś osobie zwraca się przeciw Bogu i Kościołowi i wówczas trzeba pomścić tę krzywdę, występując w obronie, prawda, rzeczy świętych. Dalej mamy przemoc jako dyscyplinę. I tutaj, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, gdyż suma teologiczna, sekunda sekundę, pytanie 65, artykuł 2. Czy jest dozwolone rodzicom bić ich dzieci, a panom ich niewolników? Jest to pierwszy raz na internecie, jak ten fragment został przetłumaczony przeze mnie na język polski. Jest nieobecny nigdzie indziej, z tego co wiem, gdyż jeśli mamy tutaj, zerkniemy sobie do sumy teologicznej, jaka jest najłatwiej dostępna na internecie, mamy to zagadnienie 65, i zagadnienie to obejmuje 4 pytania. Pierwsze o obcięciu członków, 2 o chłoście, 3 o więzieniu. 2 o chłoście, prawda? Artykuł 1 jest o obcięciu członków. Skrolujemy na dół. Artykuł 3. Czy wolno jakiegoś człowieka więzić? Więc to jest po prostu ocenzurowane, wycięte.
z polskiego wydania Sumy Teologicznej. Dzięki Bogu, że raczej czytam te źródła po angielsku i z tego względu byłem w stanie dowiedzieć się o tym, że to zostało wycięte, bo oczywiście bym to przeoczył. Natomiast tutaj przetłumaczyłem dla Państwa, więc z tego względu, że to jest pierwszy raz czytane na internecie, to chciałbym to przeczytać w całości. I zobaczymy tutaj takie tradycyjne nauczanie scholastyczne na temat kar cielesnych. Postawienie problemu. Wydaje się, że niedozwolone jest rodzicom bić ich dzieci, ponieważ, jak mówi apostoł, wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci. I dalej, a wy panowie tak samo wobec niewolników postępujcie, zaniechajcie groźby. Niektórzy są prowokowani do gniewu przez uderzenia i staliby się bardziej kłopotliwi pod wpływem groźby. Toteż ani rodzic nie powinien bić jego dziecka, ani pan niewolnika. Ponadto, jak mówi filozof, słowa ojca są napominające, a nie przymuszające. Ciosy zaś są pewnym środkiem przymusu. Z tego względu jest niedozwolone rodzicom bić dzieci. Ponadto, wszystkim wolno poprawiać innych, gdyż należy to do duchowej jałmużny, jak określono powyżej, więc jeśli jest dozwolone rodzicom bić ich dzieci dla ich poprawy, z tych samych powodów będzie dozwolone komukolwiek bić kogokolwiek, co jest oczywiście nieprawdą. Tak więc występuje ta sama konkluzja. Wbrew temu, jest napisane: nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go, w porę go karci. Oraz dalej, karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go uderzasz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę. Ponownie jest napisane, słudze złośliwemu męki i pęta. Odpowiadam, ciału dzieje się szkoda, kiedy jest bite, ale nie tak, jak kiedy jest okaleczane, ponieważ kaleczenie niszczy całkowitość ciała. To może też tłumaczyć zdrowie ciała. Zaś cios jedynie wywołuje uczucie bólu. Tak więc dużo mniej szkody niż odcięcie członka. Jest niedozwolone czynić drugiemu szkody, chyba że jako kara w przypadku sprawiedliwości. Powtarzam, że żaden człowiek nie kara drugiego sprawiedliwie, za wyjątkiem tego, kto znajduje się pod jego pieczą. Także nie jest dozwolone, aby człowiek bił drugiego, chyba że ma jakąś władzę nad tym, kogo bije. I ponieważ dziecko jest podległe władzy rodzica, a niewolnik władzy pana, i też żona władzy męża, rodzicowi wolno bić dziecko, a panu niewolnika, aby nakaz był wprowadzony w życie poprzez korekcję. Na zarzut pierwszy. Ponieważ gniew jest pragnieniem zemsty, rodzi się głównie, gdy człowiek orzeka się niesłusznie pokrzywdzonym, jak mówi filozof. Więc kiedy rodzicom zabrania się doprowadzać ich dzieci do gniewu, nie jest to zakaz bicia dzieci dla pożytku korekcji, ale zakaz bicia ich bez umiaru. Groźbę, której panowie mają zaniechać względem ich niewolników, można rozumieć dwojako. Po pierwsze, ażeby panowie nieprędko uciekali się do pogróżek, co odnosi się do umiarów korekcji, a po drugie, aby nie zawsze wprowadzali swoje groźby w życie. To jest, że czasem powinni miłosiernym przebaczeniem łagodzić karę, którą zagrozili. Na dwa, większa władza powinna stosować większy przymus. Tak jak miasto jest idealną społecznością, tak i zarządca miasta ma doskonałą możność przymusu, w której może nadawać niemożliwe do wycofania kary, jak śmierć i okaleczenie. Z drugiej strony, ojciec i pan, którzy przewodzą nad rodzinnym domostwem, który jest niedoskonałą społecznością, mają niedoskonałą możność przymusu, przykładowo bicie, które nie wywołuje trwałej szkody. Na zarzut trzeci, jest dozwolone komukolwiek dawać korektę chętnemu podmiotowi, ale dawać ją komuś niechętnemu należy tylko do tych, którzy sprawują nadań władzę. W tym zawiera się kara bicia. Więc mamy: przemoc jako dyscyplina jest dozwolona przez myśl scholastyczną i nie jest to wycofane w żadnej mierze przez współczesne nauczanie Kościoła. Jest jedna wypowiedź jedna wypowiedź papieża Franciszka, która odnosi się do przemocy domowej, ale to jest w takich przypadkach patologicznych, prawda, kiedy jest to właśnie to bicie bez przyczyny, niesprawiedliwe, bez umiaru i tak dalej. Natomiast same kary cielesne nie wydaje się, że zostały, no, poparcie dla nich nie zostało wycofane i według mnie nie może być wycofane na gruntach teologicznych, gdyż jest właśnie takie same mocne zalecenie w Piśmie Świętym, że jest to coś dobrego fundamentalnie. Natomiast przejdźmy do tego, kiedy przemoc jest grzechem, jest niedozwolona. No i dosyć oczywiste są te przypadki, na przykład stosowanie tortur, polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści. Jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. Ukaranie winnych, święty Tomasz to skwalifikował, że czasem jeszcze może być dozwolone, ale nie jako stosowanie tortur, tylko po prostu użycie jakiejś przemocy albo no, słownej korekty. Dalej mamy, jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły niż potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc.
Więc tutaj zrobię taką tabelkę, gdzie porównałem, czym się różni sprawiedliwe od niesprawiedliwej przemocy. I to się różni w tych punktach. Sprawiedliwa przemoc chroni rzeczy święte i lub porządek społeczny, podczas gdy niesprawiedliwa przemoc jest zemstą za osobiste przewiny. Ktoś mnie obraził, więc mu, prawda, daje w nos. To jest niesprawiedliwa przemoc, bo mamy właśnie odwracać drugi policzek, prawda? Sprawiedliwa przemoc jest rozumna, adekwatna do przewiny. Można też powiedzieć minimalna, wystarczająca siła, ażeby doprowadzić do korekty, prawda? Nie można przesadzać. Zaś niesprawiedliwa przemoc jest bezrozumna, nieusprawiedliwiona i zapalczywa. Kieruje się na przykład gniewem, jest zbyt ciężka, zbyt ciężka jest kara wobec przewiny. Sprawiedliwa przemoc wypływa z miłości. Jej celem jest korekta, poprawienie grzesznika. Zaś niesprawiedliwa przemoc wypływa z nienawiści. Jej celem jest jakaś osobista korzyść albo krzywda bliźniego. Właśnie to jest bardzo ważne, że musimy zastanowić się nad przyczynkami, czy faktycznie z użycia tej przemocy wynika coś dobrego potencjalnie. Znaczy, no właściwie powinniśmy być przekonani do tego, że to będzie coś dobrego. I sprawiedliwa przemoc jest praworządna, a niesprawiedliwa przemoc jest bezprawna i uzurpuje autorytet. Co mam tu na myśli? Po pierwsze, to, że dyscyplinować można tych, nad którymi ma się władzę, to już określiliśmy, że na przykład swoje dziecko można dyscyplinować, ale niekiedy można użyć przemocy, zdaje się, w momencie, kiedy praworządna władza jest nieobecna. Na przykład, kiedy złodziej kradnie torebkę kobiecie, możemy gonić go i go powalić na ziemię i mu odebrać tą torebkę, gdyż nie ma dookoła organów ścigania. Wydaje się, że wtedy takie użycie przemocy jest praworządne, kiedy po prostu kiedy działamy jako obywatel, jako część społeczeństwa i nie możemy po prostu liczyć na bezpośrednią pomoc państwa, to wtedy działamy jako właśnie w gestii naszych praw obywatelskich jest również powstrzymywanie przestępstw, zdaje się. Natomiast jeszcze chciałem tylko skwalifikować punkt, że tutaj, że przemoc jest rozumna i taka wykalkulowana, a nie zapalczywa, to też nie do końca znaczy, że jeśli czujemy gniew i po prostu zachowujemy się zewnętrznie gniewnie, to znaczy, że już ta przemoc jest bezrozumna i zapalczywa, gdyż Chrystus również reagował gniewnie i przede wszystkim właśnie w tym epizodzie z wywracaniem stołów w świątyni, więc jest coś takiego jak święty gniew i wtedy można faktycznie podnosić się gniewem, ale nie tak, że zaczyna się nam rodzić nienawiść w sercu, tylko jest to pewien gniew wynikający z miłości. I należy być z tym oczywiście ostrożnym, żeby nie pójść za daleko w tym gniewie, żeby on nie zamącił nam racjonalnego osądu, na przykład w gestii tego, jak ciężką karę mamy wymierzyć. Natomiast tak, jest możliwe, że po prostu uniesienie się gniewem jest najbardziej adekwatne do sytuacji, gdyż budzi na przykład strach i skruchę w sercu tego, wobec kogo się unosimy tym gniewem. Więc to jest skontrastowanie tych dwóch. I na koniec chciałem, nie sądziłem, że kiedykolwiek mi to przyjdzie, ale powołać się na słowa papieża Franciszka z wywiadu podczas lotu do Manili w 2015. To prawda, nie można reagować przemocą, ale jeśli dr Gaspari, mój drogi przyjaciel, powiedziałby coś przeciw mojej matce, może oczekiwać, że oberwie. To normalne. Nie można prowokować, nie można obrażać wiary innych, nie można nabijać się z wiary. Tyle ludzi mówi przeciwko religii innych, śmieją się z nich. Ale jeśli prowokują, może stać się to, co powiedziałem o doktorze Gasparim, jeśli powiedziałby coś przeciwko mojej matce. Istnieje limit. I tu też umieściłem ten obrazek, bo jest ciekawym detalem biograficznym papieża Franciszka, że za czasu jego studiów, jakiejś nauki, był wykidajłą w klubie nocnym, gdzieś tam, gdzie mieszkał w mieście, już zapomniałem, jakie to było miasto, ale to jest potwierdzony detal, więc papież Franciszek zapewne również za swojego życia stosował sprawiedliwą przemoc i właśnie widać, że jest ona jakoś bliska jego sentymentalności w tym sensie, że dopuszcza oczywiście jako naturalne, jako normalne zastosowanie przemocy jako w obronie po prostu godności tutaj swojej matki, w godności religii i zdaje się, że właśnie jest to bliskie jego duchowości.
I ostatnie, chciałbym zakończyć tutaj przypomnieniem świętej Teodozji z Konstantynopola. To jest mało znana święta, męczenniczka kościoła z 8 wieku. I z nią jest taka historia, że to było za czasu ikonoklastów. I cesarz w Konstantynopolu wysłał swojego jakiegoś żołnierza, czy urzędnika, czy posłańca, żeby zdjął z bramy zwaną bramą miedzianą ikonę Chrystusa, która się znajdowała na czubku. I ten służący przystawił sobie drabinę, poszedł ją, prawda, zdjąć i stała tam święta Teodozja, która była zakonnicą wraz z grupką innych kobiet. I ona podeszła i zaczęła szarpać tą drabiną, także tamten sługa spadł. I wedle niektórych podań spadł i umarł od razu, a wedle innych podań te kobiety wraz z Teodozją podbiegły do niego i zaczęły go kopać i go pobiły na śmierć. I za to, że zabiła sługę cesarza, został róg barana wbity w jej gardło i młotem tak przebite jej gardło tym rogiem. I została męczenniczką kościoła, została kanonizowana, jest świętą. Więc święta Teodozjo, módl się za nami, to pokazuje, jak daleko możemy się posunąć w obronie właśnie rzeczy świętych. I myślę, że bardzo dodaje do myślenia, jak bardzo takie podejście jest różne od takiego, które się niekiedy współcześnie spotyka. Także z tą myślą Państwa pozostawię. Jeśli mają jakieś Państwo pytania odnośnie tego nauczania, abym coś jeszcze skwalifikował, czy się odniósł, to zapraszam do komentowania odcinka. Natomiast na dzisiaj to będzie na tyle. Dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że to było w miarę spójne i życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia i z Bogiem.